Holy shit! Siemaneczko, siemaneczko, ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Arkadiusz. Tak sobie gram, a sobie gram. Dzisiaj materiał pogadankowy. Taki materiał związany z tą zasną konsolą, jaką jest Xbox Series X. Ja sam tą konsolę tutaj ze względu na to, iż moi drodzy, zakończyłem zabawę z tą konsolą. Słuchajcie, nabyłem tą konsolę w listopadzie 2020 roku na premierę. No tam po drodze też miałem pewne problemy, ponieważ zamówiłem ją na X-comie w preorderze. Od razu zamawianie na X-comie. Zamówiłem na X-comie w preorderze. Okazało się, że tej konsoli po prostu nie będą mieć, więc anulowałem preordera i kupiłem po prostu z magazynu Allegro. Z magazynu Allegro konsola przyjechała praktycznie momentalnie. Bardzo dobrze się na nie bawiłem. Przez pierwsze 3 miesiące ogrywałem wszystko praktycznie, co było na Game Passie. Też nie miałem wyboru kupna PlayStation 5, ponieważ PlayStation 5 było również w preorderze, ale było ilość mocno ograniczona i tej konsoli po prostu nie można było dostać, więc w pierwszej kolejności poszedł Xbox. Miałem bardzo duże nadzieje na tą konsolę. Wcześniej miałem One Fata, One S-kę. I miałem duże nadzieje odnośnie tego Seriesa. Liczyłem na pokaźną liczbę gier, kontynuacji gier, w które grałem na poprzedniej generacji 8. No, z skutkiem niestety dość mocno negatywnym. Game Pass był ogrywany przez 3 miesiące, nadrobiłem sporo zaległości. Te wszystkie live'y można znaleźć praktycznie na kanale, tak sobie gadam. Bardzo podobał mi się pomysł ze wstępną kompatybilnością. W jednej konsoli, moi drodzy, Xbox klasyczny, Xbox 360, na zasadzie emulacji, wsadzamy sobie płytę. Obraz płyty jest jakby ściągany z serwera Microsoftu. Płyta jest potrzebna oryginalna po to, żeby to jakoś tam zainicjować i gramy. Super sprawa, super opcja. Niestety Microsoft jedną z swoich zalet po pewnym czasie olał, zostawił. Z tego co pamiętam, mogę się mylić. Proszę mnie poprawić w komentarzu. W roku 2021 pierwsza kompatybilność na Xboxa została porzucona. Microsoft przestał dodawać listę kompatybilnych gier. Jest tego sporo, nie powiem, w katalogu, ale nadal brakuje takich kluczowych na przykład tytułów jak bodajże Forza Motorsport 1 z tego Xboxa. Na przykład nie pojawiła we wstecznej na Series X. Wstecznie kompatybilność też miała duży plus, bo upgrade'owała dany tytuł, chociażby na przykład Gears of War 3. Z tego co pamiętam, śmigał chyba w 4K60 albo 4K30, chyba 4K60, więc też swego rodzaju upgrade. Quick Resume, bardzo dobra opcja, aczkolwiek powiem wam, że przez 4 lata nigdy w życiu nie skorzystałem z opcji Quick Resume, czyli odpalenia chyba do 4 tytułów na raz i możecie sobie je po prostu wacholować w locie. Nigdy z tej opcji nie skorzystałem, nie wiem czemu, ale sama opcja bardzo fajna. PS5 tego nie miała i chyba nie ma do dzisiaj. Quick Resume, oko. Hardware konsoli, czyli sama konsola. No inżynierowie Microsoftu, mistrzostwo świata dla mnie. Oni po prostu wiedzą, jak te konsole mają zrobić. W 8 generacji również Series S i, przepraszam, One S i One X również były dobrze zrobione. Tutaj dostajemy jeszcze lepszą konsolę. Bardzo fajna bryła, od dołu poprzez górę wypychane ciepłe powietrze z radiatora, bardzo cicha konsola, bardzo ładna bryła, bardzo malutka. Przede wszystkim jest ta konsola zgrabna. Szaboba.
Padzik, moi drodzy, no padzik jak padzik, on tutaj nie przeszedł za bardzo dużych rewolucji, ciutkę się zmieniła bryła tego pada, ale nadal zachowuje on całą ergonomię z poprzedniej generacji do wyboru akumulatorki, do wyboru baterii. Uważam, że to jest dobry plus. Niektórzy mówią, że to jest archaiczne podejście. Ja uważam, że mieć wybór, samemu sobie wsadzić akumulator bez żadnej ingerencji w pada, czy wymienić baterię, to jest dobra sprawa. No ale jak kto lubi, jak kto woli. Moi drodzy, no i tak sobie ten Xbox u mnie był. Mamy czwarty rok, od kiedy Xbox Series X jest na rynku. W tym miesiącu, czyli w październiku, na rynek amerykański wyszły nowe rewizje Xboxów. Xbox Series X z napędem, zmieniona obudowa na zasadzie kolorystyka, przebudowany IHS odprowadzający ciepło, 6 nanometrów procesor, czyli jakby mniejszy, ciutkę mniejszy pobór prądu i konsola troszkę cichsza, chociaż ona i tak jest naprawdę cicha. Do tego wypuścili Digitala X'a bez napędu i wypuścili S-kę z 1-terabajtowym dyskiem. Uważam, moi drodzy, że Microsoft, to jest tylko moje zdanie. Każdy ma swoje oczywiście, więc to jest tylko moje zdanie. Series S no jest tak zwanym ziemniakiem tej generacji. Jest to konsola, która spowalnia tą generację. Jest to konsola, która moim zdaniem nie ma racji bytu na rynku na 9. generacji. Uważam, że Microsoft powinien w ogóle nie wydawać Series S, a przede wszystkim też jest taki problem, że tam moim zdaniem powinien być napęd, bo nie ma, ewentualnie dopinany napęd. No ale okej, okay, nie ma tego. Totalnie ta konsola moim zdaniem powinna nie wychodzić, ona powinna być kasowana. Na premierę powinniśmy dostać, moi drodzy, Series X'a z napędem i Series X'a bez napędu Digitala, troszkę tańszego. Jak Series X z napędem był w cenie 2200 zł, 2199. Tak powiedzmy, Digital X powinien być za powiedzmy 1900. Dla mnie osobiście samo niezbędne odświeżenie tych rewizji nie wpłynie w żaden sposób na sprzedaż tej konsoli, przynajmniej nie w Europie. W Ameryce Xbox zawsze przodował burgery, lubią Xboxa, lubią abonamenty. W Europie Europejczyk średnio. Moi drodzy, wracając z powrotem do tego Game Passa. Game Pass z czasem oczywiście mi się znudził. Wiadomo, jest to dobra opcja dla kogoś, kto non stopa w tego Game Passa inwestuje pieniążki. No niestety cena Game Passa też poszła do góry, więc to był też pewnego rodzaju u mnie wyznacznik, że nie będę płacił takiej sumy za usługę Game Passową, gdzie po prostu wypożyczam gry i jestem uzależniony od tego Game Passa i ktoś mnie w jakiś stopniu, że tak powiem, zmusza do szybszego ogrywania tych gier, bo jak nie zmieszczę w danym pułapie czasowym, no to usługa się włączy, dany tytuł też przestanie działać. I ja nie lubię czegoś takiego, ja lubię mieć swobodę, ja lubię jednak wsadzić grę, płytę do napędu, grać wtedy, kiedy ja mam czas, a nie wtedy, kiedy mam wykupioną usługę i muszę na hama w tej usłudze po prostu się zmieścić czasowo, żeby dany tytuł przejść. No, cenowo Game Pass się już nie spina dla mnie. Ten Game Pass będzie rósł do góry. To jest kwestia czasu. On już teraz został podniesiony do chyba 65 zł, czy tam do 70. W przyszłym roku prawdopodobnie pewnie dojdzie gdzieś do 100, czy tam do 80, no do 90 powiedzmy. No nie odpuściłem sprawę. Game Pass był fajny, jest generalnie fajny, ale niestety nie dla mnie. Ja na tym Game Passie się pobawiłem, okej, okay, super, ale podziękowałem. Także moi drodzy, uwalenie wstecznej kompatybilności, pierwszy taki mój zarzut światełku w tunelu, które gdzieś tam jechało, że o, to nie dzieje się zbyt dobrze. Podniesienie tej ceny Game Passa, uzależnienie od wykupionego abonamentu, że muszę po prostu grać, bo ten abonament się kończy i jak się skończy, to znowu muszę kolejny i danej gry nie przejdę. Brak, moi drodzy, konkretnych gier, fajnych gier,
Oczywiście zaraz będzie zarzut, co ty pierdzielisz, gier jest od groma, gdzieś w Game Passie jest 500 gier, cały czas gry wychodzą. Tak, w Game Passie jest 500 gier, cały czas gry wychodzą, ale to są gry do jakiego targetu odbiorców. Musisz wziąć pod uwagę, że ja jestem graczem starej daty, chowywałem się na innych grach, nie na singlowych, chociaż nie mówię, że jestem jakimś dinozaurem i pluję na multiplayera, nie gram już w multiplayer, bo po prostu nie jestem w stanie dorównać mu dużo młodszym rówieśnikom. Zresztą dzisiaj mamy erę upgrade'owanych padów, jakiś pierdół, no nieważne. Nie ma konkretnych gier. Moi drodzy, wszystkie praktycznie gry, które wchodzą, które wychodzą na Xboxa, na przykład przetoczymy, no dajmy na to, no Dead Space Remake, on od razu też po jakimś czasie wleciał do Game Passa, bo mają podpisaną usługę EA. Moi drodzy, Callisto Protocol też się pojawił, wleciał za jakiś czas do Game Passa. No to jest akurat taka sytuacja, że ten tytuł jakoś bardzo dobrze się nie sprzedał. Pudełka, kolekcjonowanie pudełek na Xboxa nie ma racji bytu. Podobnie jak Series S, ziemniak, nie ma racji bytu w moim odczuciu na rynku. Tak kolekcjonowanie pudełek na Xboxa Series X również nie ma racji bytu, bo raz, że dostajemy niestety puste pudełka, i to jest kolejny mój zarzut, ubijanie rynku pudełkowego. Tu nie ma zawartości. To jest tylko pudełko. Tylko pudełko. I tylko płyta Blu-ray, na której mamy ułamek zapisu, nawet nie gry, tylko jakiś plik. A wszystko inne ściągamy z internetu. To jest moim zdaniem skandal. To jest, moi drodzy, skandal dla kolekcjonera. Nie wiem dlaczego, to znaczy, nie wiem dlaczego. No Xbox idzie w usługę, nie w hardware, ich nie interesują wydania fizyczne, o czym dobitnie nam pokazali. Oni idą w hardware, oni idą w usługę Game Passa. Zależy im na tym, żeby usługę Game Passa sprzedawać na wszystkim, na czym można. Nawet żeby nie odpalać tego Game Passa bez konsoli. Już ostatnio w telewizorach, nawet w tych telewizorach coraz bardziej to jest montowane. Ja się zawsze śmieję prześmiewczo, tak szyderczo, że Game Pass, gdyby Microsoft już w tym momencie mógł, to by był wszędzie. W lodówce, w ręce gazowej czy tam elektrycznej, nie wiem, w chlebaku, no dosłownie wszędzie, tak? Wszędzie, gdzie można byłoby wyświetlić Game Passa, tam oni by tego Game Passa montowali kosztem hardware'u. Także, moi drodzy, szczerze kompetentność uwalona, Game Pass coraz droższy, niekoniecznie dobrze wpływający na rynek dla gamingowy, dla graczy. Chociaż tutaj są zdania podzielone. Zabicie, moi drodzy, kolekcjonowania, czyli pudełek, puste pudełka, na tych pudełkach nic nie ma. Brak solidnych ekskluzywów. No bo nie oszukujmy się, moi drodzy. Jakie te ekskluzywy były? Xbox kojarzy się z Gearsami, Halo, Forzą. To są trzy wiodące marki tej konsoli. O ile Gearsy jeszcze się trzymają, choć ostatnia część Gearsów była w roku 2019. Byłem bardzo mocno podjarany tą grą, kupiłem ją na premierę, przeszedłem. Tak, kolejna część wychodzi w roku prawdopodobnie 2025. Będzie dobra, będzie fajna. Ale ile to jest lat czekania? Od 2019 do 2025. Mało tego, pudełko będzie puste. Day One, Game Pass. Na cholerę konsola. Stwierdziłem, że ogram sobie Gearsy na PC-cie. Piątkowo. Ja że nie lubię grać na PC. 2023 roku Xbox miał się odbudować, wydając kilka tytułów. Tych tytułów takich znaczących teoretycznie było 4, z tego co pamiętam. Był Hi-Fi Rush. Ale tytuł niekompletnie do mnie nie trafiający. No przepraszam bardzo, ale nie podoba mi się gra komiksowa z czarką i zabijaniem potworków, czy tam czegoś tam wygrywając jakieś dźwięki. No nie, no ja rozumiem, że ta gra miała odbiorców, ona była takim nawet hitem jakimś tam, ale ten tytuł do mnie nie przemawia. No przykro mi, no ja nie gram w takie gry.
oczekiwałbym czegoś solidnego, czegoś. Także Hi-Fi Rush. Później, moi drodzy, Redfall. Redfall, który okazał się klapą totalną. Oczywiście Arkane Studio, jak się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach, próbowało i próbuje i połatało tą grę. Być może w 2024, czyli rok po premierze, ten tytuł może jest bardziej grywalny. Gdzieś tam słyszałem, że do kooperacji jest nie najgorszy, ale moje drodzy, liczy się pierwsze wrażenie. Na premierę Redfall był totalnym shitem, kupstalem. Na temat tej gry powstawało mega dużo memów, jak i również memów obrażających Xboxa Series X-a. Redfall był pierwszym tytułem klapą, który dobił ten gwóźdź jeszcze bardziej. Później, moi drodzy, tytuł, na który czekałem, tylko teraz nie wiem, w jakiej to było kolejności, już nie pamiętam. Chyba Starfield był pierwszy, moi drodzy, Starfield. No kupiłem tą grę za 300, tego co pamiętam. Za 300, moi drodzy, Bethesda, to był taki mesjasz Xboxowy też w roku 2023, który w jakimś stopniu miał tutaj podnieść tą konsolę wyżej. No, nie udało się. Jest to tytuł średni, nie dla każdego. Też się wylało wiadro pomyj na Bethesdę. No nie dziwię się, ja w tą grę pograłem jakieś 50 godzin. To jest mało, bo ten tytuł po prostu pożera czasowo bardzo. Natomiast no fabularnie dramat, chociaż w tą grę nie gra się do fabuły, bo ta gra jest tak mocno rozbudowana pod innymi aspektami, że gra się właściwie, żeby grać, ale no jest to tytuł mocno przereklamowany. Nie dźwignął on niestety Xboxa. Okazał się trochę mniejszą klapą niż Redfall, ale nie jest to tytuł jakiś super zajebisty, który byłby tak zwanym bestsellerem, grą sprzedającą Xboxa, może tak powiem. Też weźmy pod uwagę, że tą grę można ogrywać na PC-cie, bo wszystko co wychodzi ekskluzywne na Xboxa ląduje na PC-cie, a wiadomo, że na PC-cie lepiej grać, bo mamy inne konfiguracje, możemy sobie to lepiej zrobić. Także tytuł ten nie dźwignął tego Xboxa. Ostatnia gra, która też była hucznie zapowiadana, była tworzona 5-6 lat. Forza Motorsport, nieoficjalnie Forza 8. Kolejna klapa. Tytuł jeszcze gorszy niż Forza 7. No, dzisiaj po roku od premiery mocno jest ta gra upgrade'owana, ale jeszcze raz powtórzę, pierwsze wrażenie się liczy. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Odbiłem się od tego tytułu masakrycznie, zresztą wszyscy się. Mało można było znaleźć pozytywnych recenzji, chyba że ktoś był przekupiony odnośnie tej gry, no dramat. Do tego oczywiście standardowo, pusta płyta, wymagany internet, nawet pisze na opakowaniu, że jest, moi drodzy, wymagany internet. Tak samo w Starfieldzie, to wszystko puste płycie. Aż cud, moi drodzy, że wydano Cyberpunk Ultimate Edition, zawierający DLC Widmo Wolności. I cudem jest, i to jest wręcz dziwne, że ten Cyberpunk, dlatego go też kupiłem, na konsolę Xboxa wyszedł na trzech płytach i na tych trzech płytach jest zawartość full komplet. Zawartość gry, spaczowanej podstawki oraz zawartość DLC. To jest po prostu niewiarygodne. W przypadku Sony wyszła jedna płyta i kod DLC, tutaj mamy wszystko dziwne, nie wiem, jakiś błąd, nie wiem. W każdym razie, moi drodzy, klapa totalna, wielokrotnie się zastanawiałem już nad sprzedażą tej konsoli, dwukrotnie właściwie już. No i stało się to. Xbox Series X został sprzedany, w momencie nagrywania tego materiału jeszcze on jest, jak widać, u mnie. Ale za niedługo, za kilkanaście dni, będzie on miał nowego właściciela. Znalazł się kupiec od razu od buta, od strzała, nie zastanawiałem się. Nic dobrego na tej konsoli już nie będzie. Wszystko co dostaniemy, będziemy mieć na PS5. Przywracając Microsoft, bardzo dziwne krzywe ruchy. Wydaje swoje gry na konsolę konkurencyjną.
Dziwna sprawa. Nie wiem, czemu oni tak robią. Nowe tytuły, które się będą pojawiać na... Bo to niedługo przecież w grudniu jest Indiana Jones. Game Pass, Day One, pecety, ale za pół roku wychodzi na PlayStation 5. Oczywiście cenowo wychodzi lepiej sobie zagrać w Game Passie, ograć sobie w Game Passie, tak? Bo za pół roku na PS5 wyjdzie w cenie 300 zł za pudełko. No ale jak ktoś zbiera, to i tak, tak kupi. I jeszcze, moi drodzy, był drugi taki tytuł, też, który się pojawi. To takie dwie premiery. Ten Indiana Jones, ta druga gra, kurczę, nie pamiętam, w każdym razie bez znaczenia, bo te dwa tytuły wyjdą w przyszłym roku. No nie ma przyszłości dla mnie ta konsola w chwili obecnej. Co miałem, to pograłem, ograłem, jak mawiał Walduś, ograć to starego w karty. Przeszedłem gry, które chciałem, które miałem. Nic więcej w tej konsoli ciekawego nie znajdę, poza tym, że będzie stała dalej i będzie się kurzyła, a tak po prostu pieniążki przeznaczymy na coś innego. Kolekcja pudełek zostanie u mnie, przynajmniej tych z generacji 8, natomiast te pudełka, które tylko mogę odpalić na 9 generacji, bo Xbox też ma bardzo dziwną politykę oznaczania pudełek, te wszystkie gry, które nawet tu widzicie, one wszystkie pójdą do sprzedania, ponieważ ja tych gier już nie odpalę. Tych gier nie da się odpalić w 8 generacji na Xboxie One X, bo to jest pod serię z X-a, więc te tytuły, na szczęście mam ich mało, około 8 pudełek zostaną sprzedane, reszta kolekcji zostanie. Być może w przyszłości kupię sobie 8 generację, może na mocniejszą konfigurację One X-a. Troszkę go sobie podtuninguję, wymienię sobie tam HDD-ka na SSD-ka i tak się skończy w ogóle moja przygoda z Xboxem. Kolejnej 10 generacji nie kupuję, w 2026 ma być nowy Xbox. Rezygnuję z tego totalnie, nie wchodzę to w ogóle. Cyfryzacja na tej konsoli jest na pierwszym miejscu razem z usługą Game Pass. Nie interesuje mnie to, zresztą wszystko mogę ograć na PC. Jeden ekosystem. Moi drodzy, tyle. Nie będę się więcej rozwodził, bo ten materiał na pewno troszeczkę trwa, także nie chcę tutaj przedłużać. W skrócie, dlaczego rezygnuję z konsoli Xboxa Series X, dlaczego go sprzedałem, brak wstecznej kompatybilności rozwijanej, usługa Game Passowa, która drożeje, nie jest zła, ale drożeje, nie jest też dla mnie tak do końca ubijanie, moi drodzy, pudełek, pusta zawartość. Brak znaczących, dobrych, ekskluzywnych tytułów, które zrywają gacie i raczej się to nie zmieni. Wydanie, moi drodzy, jednego Indiana Jonesa, który nawet okazałby się hitem, to wciąż za mało, żeby podnieść tę konsolę. Tutaj trzeba byłoby wydać kilkanaście bardzo dobrych gier, dajmy na to 4 w przeciągu roku, zrezygnować z ekosystemu PC-towego, te gry trzymać ekskluzywnie na danej konsoli, wtedy by ta sprzedaż rosła, napędziła i chciałoby się to. W przypadku jest klapa. To są te 4 czynniki, które ja tutaj wymieniłem. One głównie zaważyły na tym, że pozbywam się tych soli. I tyle. Tyle, jeżeli chodzi o Xbox Series X. Dziękuję za oglądanie. Podzielcie się wrażeniami. W komentarzu. Dalej. Posiadacie Xboxa Series X. Ja miałbym Series S-a, dodam jeszcze tylko, miałbym Series S-a w momencie, gdyby tam można było podpiąć zewnętrzny napęd Blu-ray, bądź gdyby ta konsola posiadała w ogóle napęd Blu-ray i wtedy nie raziłoby mnie to, że ona jest dużo słabsza. Wystarczyłaby, bo w starszej kompatybilności do grywania gier z 8 generacji i tak dalej, ale niestety to jest też totalnie wykastrowana. Podzielcie się w komentarzach, czy dalej posiadacie Series X, jak to widzicie. I tyle w temacie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Ciao.